Hejcie, siemanko ludziska, omówi dzisiaj linię do nowych czechosłowackich czołgów ciężkich, które wejdą już niebawem do World of Tanks Blitz. Będę omawiał czołgi ulepszone na maksa pod każdym względem, także stokowe czołgi będą się nieco różnić. Czołgi czechosłowackie zaczynają się od 6 tieru, tak jak większość czołgów w nacji europejskiej. Na pierwszy ogień mamy Skodę PJS, która wyglądem przypomina radzieckiego ISA. Ma 1100 punktów wytrzymałości, pancerz nawet ok, ale nie ma zbytnio niczego skontowanego i będzie łatwo można go przebić. Jeśli chodzi o jego siłę ognia, to ma on 1900 dpm, czas przeładowania wynosi 6,3 sekundy, ma średnio 152 mm przebicia na pasowych pociskach i aż 195 na goldzie. Jego średnie uszkodzenia wynoszą 200 pw na podstawowych i 170 na goldzie. Czas celowania wynosi 3,9 sekundy, a rozrzut na 100 metrów tylko 0,344, więc nie jest tak źle. Limit depresji działa wynosi 7 stopni, a elewacji 20. Jeśli zaś chodzi o jego mobilność, to jedzie maksymalnie 41 km na godzinę do przodu i 12 do tyłu. Średnio wyciąga 30 na godzinę. Prędkość obrotu wieży wynosi 28 stopni na sekundę i 40 stopni na sekundę obkręca kadłub. Przechodząc na tier wyżej, czyli na 7 tier, to mamy do czynienia z VZ44-1, którą za pierwszym razem pomyliłem ze Skodą T45, bo jakby nie patrzeć, podobne są to czołgi. Ma on 1550 punktów wytrzymałości i nawet trochę pancerza na wieży, bo od przodu aż 190 mm oraz ma nawet mocno skontowaną przednią górną płytę na kadłubie, więc te 114 mm nie powinny stanowić problemu przy dalszych strzałach. Bo tak w zwarciu raczej będzie można go przebić na spokojnie w tą płytę normalnie albo z golda. Idąc do siły ognia, to ma on 2200 dpm i ładuje 8,2 sekundy. Ma średnio 177 mm przebicia na podstawowych pociskach i zadaje 300 pw. Na goldzie zaś ma 230 mm przebicia i zadaje 255 pw. Trochę długo skupia, po 4 sekundy, i ma rozrzut na 100 metrów o wartości 0,353, ale raczej nie będzie to stanowić problemu. Jeśli chodzi o jego mobilność, to jedzie średnio 26 km na godzinę i maksymalnie 35 do przodu. Obraca się podobnie jak 6 tier, czyli 40 stopni na sekundę, a wieże 27 stopni na sekundę. Przechodząc już na 8 tier, to jest tutaj czołg o nazwie TNH 105 na 1000, czy jakoś tak, który będzie jak najbardziej grywalnym czołgiem według mnie. Jego siła ognia jest następująca. Ma on 2400 dpm, przeładowuje działo 7,8 sekundy, ma średnio 218 mm przebicie na podstawowych pociskach i zadaje na nich średnio 310 pw. Na goldzie ma 275 przebicia, 260 pw. Skupia działo w 3,5 sekundy oraz ma 0,335 rozrzutu na 100 metrów. Jeśli chodzi o jego przetrwanie, to ma 1800 pw, ma nawet opancerzoną wieżę, bo od przodu ma 236 mm, tylko niestety ma duży garnek. Kadłub ma już mniej opancerzony, bo ma 135 mm pancerza od przodu, ale ma nawet skontowany ten przód, więc nie powinno być większych problemów grając na wieżę. Mobilność ma trochę gorszą od jego poprzedników, bo do przodu jedzie średnio 27 na godzinę, a maksymalnie może wyciągnąć 37. Prędkość obrotu kadłuba wynosi 38 stopni na sekundę oraz prędkość obrotu wieży wynosi 28 stopni na sekundę. Przechodząc już do 9 tieru, czyli do TNH TVZ 51, u którego możemy zaobserwować nową mechanikę, która jest naprawdę ciekawa, ponieważ nasze działo jest cały czas skupione na maksa, dopóki nie przekroczymy 15 km na godzinę w żadnym z możliwych kierunków. Więc możemy się kręcić, obkręcać i różne dziwne akcje robić do 15 km na godzinę, a nasze działo cały czas będzie skupione. Oczywiście jak strzelimy, to się odskupi, no, przestanie być skupione na maksa. Przechodząc do jego statystyk przetrwania, to ma on 2100 pw i co najciekawsze, ma słabiej opancerzoną wieżę niż 8 tier, bo tylko ma 180 mm od przodu. Więc musimy poczekać i zobaczyć w praktyce, jak to będzie działać. Przechodząc do jego siły ognia, to ma on 2300 dpm, ładuje 11 sekund, ale za to zadaje na pocisk przeciwpancernym średnio 420 pw, co jest dość niestandardową liczbą, jakby nie patrzeć. Oraz ma na tych pociskach średnio 247 mm przebicia. Na goldzie ma 310 mm przebicia i zadaje na goldzie 360 pw. Jeśli chodzi o czas celowania, to ma 4,2 sekundy oraz ma 0,353 rozrzutu na 100 metrów, co nie jest wybitnym wynikiem, ale może być. W końcu to czołg drzewkowy.
No i tutaj też wchodzi pierwsza zmiana dotycząca limitów oddziała, ponieważ na tym czołgu jest 18 stopni elewacji, a nie 20 tak jak na poprzednich. Przechodząc do zwrotności, to jedzie maksymalnie do przodu 38 km na godzinę, a do tyłu tylko i aż 14 km na godzinę, co jest raczej specjalnie zrobione, ponieważ dobrze prosperuje to ze specjalną zdolnością tych czołgów. A największym minusem chyba tego czołgu jest to, że obkręca wieżę 22 stopnie na sekundę, ale za to obkręca kadłub 43 stopnie na sekundę, także są plusy i minusy. No i nareszcie mamy do czynienia z 10. tierem czechosłowackim ciężkim o nazwie VZ-55. Ma on 2400 punktów wytrzymałości, 270 mm pancerza na wieżę od przodu i prawie 200 mm pancerza na kadłubie od przodu, ale jest ładnie skontowany, więc dużo odbije. Ma tylko 10% szansy na podpalenie oraz posiada 2600 TPM-u, ładuje prawie 11 sekund, ma średnio 260 mm przebicia na przeciwpancernych i zadaje na nich średnio 470 PW. Na goldzie też nie jest źle, bo ma 330 mm przebicia i zadaje 400 PW. No i co najlepsze, ma 3,6 sekund celowania oraz 0,344 rozrzutu na 100 metrów. No i tutaj z powrotem jest 20 stopni elewacji działa. A jeśli chodzi o jego mobilność, to ma on 38 km na godzinę do przodu i średnio wyciąga 30 na godzinę. Co mnie tutaj zdziwiło, to to, że ma tutaj napisane, że jedzie maksymalnie do tyłu 13, a ja nim do tyłu jechałem maksymalnie 14. Więc może jakiś błąd, ale dalej tutaj widać, że specjalnie pod umiejętność zrobione. Co ciekawe, waży 73 tony, więc nie jest jakoś lekki. Obkręca wieżę z prędkością 23 stopni na sekundę, a kadłub 38 stopni na sekundę. Jeszcze porównanie VZ-55 z innymi czołgami, jak widać, z Type'em 71, Superkoniem i Z5. No i ta VZ-ta nie jest jakoś zła w porównaniu z nimi, ale też nie jest jakoś o wiele lepsza od nich. Od Type'a 71 na pewno jest lepsza, jeśli chodzi o działo, jak i o mobilność. Superkon jest dobrym czołgiem, jeśli chodzi o działo, jak i pancerz na wieży. Więc można by powiedzieć, że VZ nie ma szans, ale to nieprawda. Jeśli chodzi o pancerz na wieży, to ma podobną wartość do Superkonia, no i o wiele lepszy na kadłubie. Także ja was z tym zostawiam, możecie jeszcze popatrzeć na porównanie czołgów. Ja byłem Pable i powodzenia na polu bitwy.